Szanowni panowie generałowie, panowie oficerowie, żołnierze, szanowni państwo, uczestniczymy dzisiaj w podniosłej, patriotycznej uroczystości poświęconej pamięci naszych rodaków poległych i zamordowanych w tragicznych latach II wojny światowej. Integralną częścią tej uroczystości jest odsłonięcie i poświęcenie pomnika patrona 6 Brygady Powietrzno-Desantowej generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego. Od dzisiaj monument generała jako wybitnego dowódcy i uczestnika kampanii wrześniowej 1939 roku będzie zdobił park imienia doktora Henryka Jordana. Zajmie on tu poczesne miejsce wśród pomników wielu innych zasłużonych dla ojczyzny rodaków, którzy życie swoje poświęcili walce o wolność i niezawisłość najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. My, spadochroniarze, dumni jesteśmy z tego, że pomnik naszego patrona będzie odtąd symbolizował w tym, tak związanym z dziejami Krakowa miejscu, ofiarę, jaką złożył nasz bohaterski poprzednik z pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Te tradycje i bojowe dokonania zawsze były, są i nadal będą bliskie i drogie wszystkim polskim spadochroniarzom. Szanowni państwo, żołnierze, generał Sosabowski był jednym z najwybitniejszych generałów Wojska Polskiego w II Rzeczpospolitej. Wywodził się z patriotycznej rodziny zamieszkałej na Kresach Wschodnich w Stanisławowie. Od najmłodszych lat czynnie angażował się w działalność samokształceniową, społeczną i patriotyczną w rodzinnym mieście, w szeregach harcerstwa polskiego i w polskich drużynach strzeleckich. Pierwsze doświadczenia wojenne zdobył w czasie I wojny światowej w szeregach armii austro-węgierskiej. Z chwilą odzyskania niepodległości bezzwłocznie wstąpił do odrodzającego się Wojska Polskiego. Służył w nim na wielu stanowiskach dowódczych i sztabowych. Był także wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej. Talent dowódczy wykazał we wrześniu 1939 roku, dowodząc 21. Pułkiem Piechoty Dzieci Warszawy, na czele którego bronił stolicy przed nacierającym Wehrmachtem. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie czynnie włączył się w organizowanie formacji Armii Polskiej. Upadek Francji zmusił go do przedostania się na Wyspy Brytyjskie. Tam właśnie zasłynął jako twórca i dowódca pierwszej polskiej wielkiej jednostki powietrzno-desantowej nazwanej pierwszą samodzielną brygadą spadochronową. Brygada ta miała w myśl koncepcji naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego zostać przerzucona drogą powietrzną do Polski, by wspierać Armię Krajową w walce z okupantem. Jednakże plany militarne aliantów spowodowały, że nie dane mu było powrócić do kraju najkrótszą drogą, jak mawiał generał Sosabowski. Zgodnie z decyzjami przełożonych, generał Sosabowski na czele swej brygady wziął udział w największej operacji powietrzno-desantowej
pod kryptonimem Market Garden w Holandii. Po śmierci na emigracji, zgodnie z jego wolą, pochowano go w rodzinnym grodzie na cmentarzu pomorskowskim w Warszawie. Szanowni Państwo, generał Sosabowski, zwany przez nas spadochroniarzy spadochronowym generałem, jest przez nas uznawany za ojca i patrona polskiego spadochroniarstwa wojskowego. Za swoje zasługi i czyny bojowe był wielokrotnie odznaczany orderami i medalami polskimi i zagranicznymi, w tym m.in. orderem Virtuti Militari 5 klasy oraz orderem Imperium Brytyjskiego. Był również utalentowanym publicystą i pamiętnikarzem, autorem wspomnień zatytułowanych Najkrótszą drogą i Droga wiodła ugorem, a także wielu innych publikacji. Jego zasługi doczekały się uznania na zachodzie Europy dopiero w pierwszych latach XXI stulecia. Pamięć o polskim generale i jego spadochroniarzach przetrwała nie tylko w Polsce, ale również w Holandii, gdzie miejscowa ludność traktuje Polaków jak swoich wyzwolicieli. Dzięki determinacji mieszkańców Driel w 2006 roku królowa Holandii Beatrix odznaczyła pośmiertnie generała Sosabowskiego orderem brązowego lwa. Nadała też polskiej jednostce najwyższe holenderskie odznaczenie wojskowe order króla Wilhelma I, które to odznaczenie przejęła moja brygada dziedzicząca tradycje i dokonania swoich sławnych poprzedników spod znaku pikującego orła. Demokratyczne przemiany w Polsce, jakie rozpoczęły się w 1889 roku, spowodowały także intensyfikację działań ze strony dowództwa ówczesnej 6. Pomorskiej Brygady Powietrzno-Desantowej na rzecz godnego upamiętnienia spadochronowego generała i przyjęcia tradycji dowodzonej przez niego brygady. Zaowocowały one nadaniem imienia generała Sosabowskiego krakowskiej brygadzie. W sierpniu 1989 roku, a w 3 lata później wzniesieniu jego pomnika, który obecnie znajduje się przed dowództwem 6. Brygady Powietrzno-Desantowej przy ulicy Wrocławskiej. Obecnie kult osoby generała oraz tradycje i dokonania dowodzonej przez jego brygady stanowią główny element pracy szkoleniowo-wychowawczej ze spadochroniarzami, skutecznie instruując ich do sumiennej i ofiernej służby dla dobra ojczyzny. Panie i panowie, w imieniu własnym i wszystkich spadochroniarzy pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej wspaniałej uroczystości upamiętniającej postać naszego patrona. Serdecznie po żołniersku dziękuję Towarzystwu Parku imienia doktora Henryka Jordana, a w szczególności jego prezesowi, panu Kazimierzowi Cholegu. Dziękuję także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego i Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Wielebnemu Duchowieństwu. Szczególnie serdecznie i gorąco dziękuję pani Elżbiecie Kasprzyckiej z Londynu za ufundowanie tego tak drogiego naszym sercom monumentu. Pani obywatelska i patriotyczna postawa zasługuje na najwyższe uznanie. Serdecznie po spadochroniarsku dziękuję także wszystkim tu obecnym Państwu, którzy przyczyniliście się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości pomimo tej niesprzyjającej aury. Niechaj odsłonięty i poświęcony dzisiaj pomnik po wsze czasy przypomina wszystkim spadochroniarzom generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego, dzielnego żołnierza, niezłomnego patrioty, a zarazem dobrego dowódcy, który zawsze troszczył się o swoich żołnierzy i był traktowany przez nich jak ojciec. Niech będzie on dla nas symbolem, który przypomina nam współczesnym dowódcom, żołnierzom i spadochroniarzom, że służba dla ojczyzny to nasza najważniejsza powinność i zaszczytny obowiązek. Dziękuję za uwagę.
A ja serdecznie dziękuję panu generałowi brygady Adamowi Joksowi, dowódcy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej imienia generała Stanisława Sosabowskiego za słowo. Teraz nastąpi akt odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Do odsłonięcia pomnika poproszę panie Krystynę Kwiatkowską i Elżbietę Kasprzycką oraz panów generałów brygady Andrzeja Knapa, Adama Joksa, Jerzego Buta i Jerzego Wójcika. Poświęcenie pomnika generała Stanisława Sosabowskiego proszę księdza prałata pułkownika Stanisława Gulaka, który reprezentuje biskupa polowego Wojska Polskiego oraz ojca Jerzego Pająka, kapelana żołnierzy Armii Krajowej i środowisk niepodległościowych. Wszechmogący i najwyższy Boże, głęboko wierzymy, że tylko Tobie należy się sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tylko Tobie, jedynemu one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twojego imienia. Równocześnie wiemy, że Twoim pragnieniem jest, aby Twoje stworzenia, a zwłaszcza ludzie stworzeni na Twój obraz i podobieństwo, uczestniczyli w Twej doskonałości i Twej chwale. Dlatego ubogaciłeś ich w różne uzdolnienia i możliwości. Stojąc dzisiaj w Parku Jordana, w Galerii Wielkich Polaków, odsłaniamy i poświęcamy po pierwsze jednego z najwybitniejszych generałów polskich XX wieku, generała brygady Stanisława Sosabowskiego. Pragniemy, aby jego wizerunek przypominał nawiedzających ten park pragnienia wszystkich Polaków, którzy walcząc na różnych frontach II wojny światowej chcieli najprostszą drogą wrócić do wolnej, niezależnej, niepodległej Polski. Ta najprostsza droga dla generała Sosabowskiego to droga spadochronowa. Generał Sosabowski stworzył pierwszą w historii Wojska Polskiego elitarną jednostkę powietrzno-desantową. Bóg obdarował go zdolnością samodzielnego i odpowiedzialnego myślenia i rozpoznawania sytuacji polityczno-militarnej. Był wymagający od siebie, ale i od żołnierzy, których zarazem bardzo kochał i szanował. Ty Boże wiesz, że jego wielkie zasługi nie zostały właściwie docenione ani podczas wojny, ani po wojnie. To też po zakończeniu wojny pracował w Anglii jako zwykły robotnik. Boże chwały i najwyższej nagrody, niech odsłonięcie tego pomnika w panteonie najwybitniejszych Polaków będzie historyczną powinnością generała Sosabowskiego i skromnym zadośćuczynieniem za jego bohaterstwo w czasie II wojny światowej i za całe jego życie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz nastąpi apel pamięci i salwa honorowa, sygnał Wojska Polskiego.
Apel pamięci. Kombatanci, weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Krakowa i Małopolski, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do apelu pamięci w Alei Głównej Parku imienia doktora Henryka Jordana u stóp pomnika generała brygady Stanisława Sosobowskiego w rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę oraz uhonorować wybitnego dowódcę i twórcę polskiej jednostki powietrzno-desantowej w Anglii. Wołam żołnierzy z Nadwarty i Bzury, z Westerplatte i Helu, z Podmławy i Zborów Tucholskich, z Podtomaszowa Lubelskiego i Kocka, ułanów z Podkrojan i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Stańcie na apelu! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarni Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie na apelu! Do was wołam bracia lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie na apelu! Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie na apelu! Bohater! Wołam bohaterów walk o niepodległość ojczyzny związanych z regionem Małopolski. Generała Augusta Fildorfa Nila, generała Leopolda Okulickiego Niedźwiadka, majora Antoniego Dałkowskiego, kapitana Janusza Kramarza, porucznika Edmunda Bochenka oraz żołnierzy 20. Pułku Piechoty z Krakowa, 3. Pułku Strzelców Podhalańskich i 202. Rezerwowego Pułku Piechoty z Bielska i 12. Pułku Piechoty z Wadowic, którzy stanęli do walki za Polskę wolną, demokratyczną i suwerenną. Stańcie na apelu! Po apelu! Do was wołam żołnierze legendarnej pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, którzy przygotowani do wykonania zadania bojowego w kraju we wrześniu 1944 roku nieśliście wolność okupowanej Holandii i krwią swą zrosiliście pola pod Aachen, Wiel, Osterbeck w ramach operacji Market Garden. Stańcie na apelu! Po apelu! Ciebie wzywam, generale Stanisławie Sosabowski, dowódco pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, który w pamiętnych dniach września 1939 roku wsławiłeś się niezwykłą walecznością i wytrwałością w obronie Warszawy, dowodząc 21. Pułkiem Piechoty Dzieci Warszawy. Dziś przed pomnikiem twórcy elitarnych wojsk powietrzno-desantowych wzywam wszystkich znanych i nieznanych bohaterów, którzy w latach II wojny światowej zapłacili za wierność ojczyźnie najwyższą cenę. Niech pamięć o tych, co zginęli, tych, co odeszli, będzie wiecznie żywa. Stańcie na apelu! Bohater! Do was wołam, rodacy i żołnierze polscy,
którzy w 1939 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczpospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my, wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i chwała! Dla uczczenia odsłonięcia pomnika generała Stanisława Sosabowskiego, salwa honorowa. Ty, weź! Na pas! Broń! Kolby! Rost! Do salwy honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwą! Bel! Ładuj! Salwą! Bel! Ładuj! Salwą! Na bestię! Broń! Kolby! Cóż! Pierś, broń! Drugi szereg, krok na wprost, masz! Na prawo, pat! Teraz nastąpi złożenie wieńców i wiązanych kwiatów. W pierwszej kolejności proszę kombatantów o wspólne złożenie kwiatów przed popiersiem generała Stanisława Sosabowskiego. Proszę przedstawicieli Wojska Polskiego i panią Krystynę Kwiatkowską. Proszę dyrektora Muzeum Armii Krajowej pana doktora Janusza Mierzwę. Chodź! Chodź! Chodź!
braci śpiew. Znad barki Wisły Sanu Bogu, męczeńska do cię woła krew. O Boże, skróż ten miecz, co siegł nasz kraj, twierdzą naszej siły, nasz dom, nasz dom. O Boże, skróż ten miecz, co siegł nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by się twierdzą naszej siły, nasz dom, nasz dom. Thank you.